Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Od pięciu lat zapraszam do studia wyjątkowych gości i czekamy na Was w każdy poniedziałek o siódmej rano. Odcinek 271. W dzisiejszych czasach wyrażanie siebie poprzez ubiór to oczywisty koncept, a przecież przez wieki tak nie było. Przemiany w naszym ubiorze opowiadają historię dążenia do wolności i komfortu różnych grup społecznych. Moda jest nie tylko nieodzownym elementem naszej codzienności, ale także lustrem naszego społeczeństwa. O tym, dlaczego nosimy na sobie historię, porozmawiam dzisiaj z Harel. Blogerką piszącą niezależnie o modzie od 2006 roku. Przyjrzymy się osi czasu mody i posłuchamy o kultowych momentach, które zmieniły lub odzwierciedliły bieg historii. Dowiemy się, jak influencerzy i media społecznościowe zachwiały hierarchię w tej hermetycznej branży oraz jak doszło do tego, że trendy i zasady wyznaczać może każdy z nas. Odcinek powstał we współpracy z marką Levis, która świętuje 150. urodziny kultowych dżinsów 501. Cześć Haryl. Dzień dobry. Witam Cię po raz kolejny i bardzo się cieszę na nasze spotkanie. I od razu przejdę do rzeczy, bo moda to jest ogromny temat, często spłycany do ciuchów, szmat, ubrań a jednocześnie jest nieodzowną częścią naszej kultury i jest elementem sztuki, albo w ogóle sztuką samą w sobie, czyż nie? Zgadzam się. No właśnie, i zastanawiam się, czy porozmawianie o modzie w takim właśnie szerszym kontekście, może głębszym wydaniu, może sprawi, że my zrozumiemy, że nie ma co tego właśnie tak upraszczać i sprowadzać do czegoś powierzchownego, tylko przyjrzeć się temu i może nawet uczyć się o świecie i o społeczeństwie dzięki modzie. No, ja od lat powtarzam, że moda nie istnieje w próżni i nigdy nie jest oderwana od rzeczywistości, a wręcz przeciwnie, że moda tę rzeczywistość najdoskonalej odzwierciedla. Dlatego że nawet zanim coś skomentujemy i zanim wydamy z siebie jakąś myśl czy jakąś refleksję, to często wcześniej już w jakiś konkretny sposób wyglądamy i już ten wygląd pewne. Czy historyczne wydarzenia, czy pewne zjawiska, czy pewne komentarze społeczne po prostu odzwierciedla. O tym się mało mówi. Tak jak na początku wspomniałaś, że moda to są właśnie ubrania. Tak, często się spotykam z tym określeniem, że moda to są szmaty. No, bardzo mocno się spłyca. Spłyca się też, myślę, rolę projektantów. Czy rolę no, wszystkich osób, też niewidzialnych poza projektantami, czy konstruktorów, czy właśnie y, różnych wykonawców, podwykonawców i tak dalej, że po prostu takie nasze ubranie, no, to jest po prostu coś takiego, co sobie wisiało w sklepie, kupujemy, koniec. Właśnie, a to jak my wyglądamy dzisiaj i też jaką mamy wolność, przynajmniej w tej szerokości geograficznej, co do tego, co na siebie zakładamy, jest konsekwencją tych przeróżnych przemian, w dużej mierze w świecie mody, które wpłynęły na to, że my dzisiaj możemy tak naprawdę bawić się tą modą i coraz mniej rozmawiamy nie wiem, o trendach, o jakichś tendencjach, tylko żyjemy w takim świecie pełnej dowolności, podczas gdy przeróżne osoby przez lata walczyły o to, byśmy my mogły teraz siedzieć tutaj w dżinsie i w spodniach. To prawda, tak. Y no mówisz przemiany w świecie mody, tak. Przemiany w świecie mody, które były absolutnie dyktowane i do tej pory są dyktowane tym, co też poza modą. Mówię, no moda jest tak związana z, z całą resztą, mimo że może nie chcielibyśmy do końca, żeby tak było, bo no, ona jest taka cały czas marginalizowana, mam wrażenie. No ale tak, no od właśnie spodni, które gdzieś tam po prostu... No, kobieta w spodniach wydawałoby się, że to jest rzecz absolutnie naturalna, natomiast kobieta w spodniach jeszcze 100 lat temu nawet to mniej więcej wywoływała takie reakcje jak jeszcze teraz mężczyzna w spódnicy. Co też się, mhm. To też się dzieje, to też się dzieje, no tutaj y, pozdrowienia dla brada Pita, może tak. nas słucha. Na pewno, <noise> na pewno. <noise> natomiast... Tak, dziękujemy, że przetarł ten szlak i, tak, i jako pierwszy Nieszko odchodzi w spódnicach. On między innymi, nie, jeszcze Mark Jacobs chodził wcześniej w spódnicach. Mam wrażenie, że no trochę ci faceci chodzili, natomiast bardziej bardziej ci ze środowiska związanego z modą, niż na, na przykład chociażby... tak Taki pan aktor na czerwony dywan yy, wchodzi w spódnicy. Super. No, ale wspominałam o tych. Yy... Czy latach dwudziestych, czy latach trzydziestych, tak sobie myślę na przykład o Coco Chanel, o której się mówi bardzo często jako o rewolucjonistce, dobrze to wymówiłam, w modzie kobiecej. Ponieważ rzeczywiście, może nie tak literalnie, ale ona faktycznie zdjęła kobietom gorsety i troszkę poluzowała nam ubrania. Też dzisiaj siedzimy w dosyć, w dosyć luźnych rzeczach, też możemy powiedzieć, że sporo jej zawdzięczamy. Też wprowadziła. Się ona, można powiedzieć, że wprowadziła te spodnie do mody kobiecej, można powiedzieć. I też sporo takich męskich elementów, elementów z męskich strojów, czy materiałów, które się kojarzyły do tej pory, nie wiem, z męskimi garniturami czy płaszczami, jak Tweed, na przykład, ona zrobiła przecież te słynne kostiumiki z kolei bardzo kobiece. Czy też Jersey, który ją absolutnie fascynował, Jersey no to była typowa, sportowa, męska historia. No tutaj, jeśli chodzi o sport, to też elzaski Apparelli. To z kolei lata między 20, i taki przełom lat 20. i 30. -tych. Ona też po prostu nagle wprowadziła różne rzeczy, które są. Teraz właściwie są takim synonimem komfortu, wygody, jak nawet, nie wiem, zamek błyskawiczny. Wyobraź sobie, że jeśli w ogóle był, no to musiał być ukryty, bo to no, nie powinno się w ogóle tego pokazywać, że jakiś tam się komfort no ma. Ogóle, Natomiast, tak, nie, tu, też nie, tu, nie tu, korzystamy i nie zajmujemy tych spodni. Nie, 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 nie w ogóle. Natomiast ona w ogóle y, tak wszywała zamki błyskawiczne w sukienkach, żeby one były widoczne. I wręcz po prostu takie miały być... Y, prowokacyjne. No, prowokacyjne. Tak, zresztą ona w ogóle cała była prowokacyjna. Jak sobie popatrzymy na to, co robiła i potem na przykład na różne historie, y, które nie wiem, nam prezentują nawet Kardashianki, o których <grym> ja bardzo bardzo lubię mówić i myślę, że jeszcze y, jeszcze do nich tutaj dzisiaj wrócę. Y, nawet jeśli chodzi o flakon perfum w kształcie kobiecego korpusu, y, to no z Caffarelli. Była pierwsza z nim. Znaczy wiadomo, że była pierwsza, no bo Kim Kardashian się urodziła znacznie później. Nie miała jakiej wyprzedzić. Yy, no nie miała jakiej wyprzedzić, natomiast yy, no to był 37 rok. Yy, nie jestem pewna, czy tak na 100%. Ale moim zdaniem, tej perfumy to był 37 rok yy, w tym flakonie, który też był szokujący, no bo wtedy. No dzisiaj po prostu sobie chodzimy w czym tylko chcemy i absolutnie się tutaj nie wstydzimy. Wówczas ten flakon właściwie tak jakby nagi, kobiecy tors, no to w ogóle wielki szok. perwersja. No i Schiaparelli też dosyć mocno w sportową stronę dla nas tutaj przetarła szlaki dla kobiet. Typu właśnie też ten jersey, też te dzianiny, E, też jakieś spódnico-spodnie, które nagle po prostu e, można było nosić, można było nosić, no, nosiło się, no najpierw to było rzeczywiście wywrotowe. No teraz... I to, tak mówię o tych różnych rzeczach i czerp czerpanych z szafy męskiej i też zahaczających o sport i takich prowokujących, jak właśnie, nie wiem, ten Zamek Błyskawiczny, czy no różne nowskie faryli też dosyć śmiałe miała współpracę z, z, z Salvadorem Dalim. Chociażby ta słynna suknia z Komarem takim narysowanym. No to wszystko y, wspominam, dlatego że skąd to się mogło brać? No to był absolutnie przejaw y, i pewnego rodzaju buntu y, można powiedzieć buntu naszej płci buntu kobiet. Y, i takiej niezgody na właśnie siedzenie w tych ramach gorsetów i w tych takich ugrzecznionych, bardzo stylizacjach, ale to też odzwierciedlało czasy, w których to wszystko się działo. Ogromne przemiany i ogromne przemiany też przemysłowe. No i no też no tu akurat smętna historia, że właściwie przed dzień wojny, za chwilę ta wojna miała, miała wybuchnąć, więc też mam wrażenie, że takie dekadenckie historie to też właśnie jakoś, nie wiem tutaj intuicyjnie, można, może poprzedzają jakieś dosyć dramatyczne wydarzenia, ale na tym skupiać się nie chcę. Ale już przeskakując ten ciemny moment w historii świata, na przykład z kolei po wojnie, taki Christian Dior, to co zrobił, bo zrobił Sylwetkę New Look. Czyli taką bardzo z kolei, niektórzy mówili, że to w ogóle skandal, bo powrót tej talii kobiecej, powrót y, prawie że wciśnięcia w gorset. E, sylwetka New Look dla szczęśliwców, którzy y, w modzie nie siedzą, e, to jest sylwetka z bardzo dopasowaną górą italią, natomiast bardzo rozkloszowaną spódnicą. E, I na uszycie uczy tej spódnicy trzeba było. Bardzo dużo materiału, i wręcz to wywoływało oburzenie po wojnie, że jak można marnować tyle materiału na stworzenie jednej spódnicy czy sukienki. A moim zdaniem to znowu był taki przejaw jakiegoś buntu, że właśnie nie właśnie będziemy korzystać z tego życia, właśnie będziemy czerpać garściami, choćby to był właśnie ten materiał na spódnicę. Więc to mówię, no, to nigdy nie było. Oderwane. Mini spódniczki też nie były oderwane, i tak dalej. Możemy sobie przejść po prostu przez wiele, wiele dekad, i zawsze coś tam będzie takiego, co. Ja też lubię zaznaczać, że to nie są konkretne punkty, mhm. tylko to jest bardzo płynne. I to możemy odkryć z dystansu. Ja nie wiem, czy wtedy tak się to interpretowało, czy teraz my tak interpretujemy. Ja w ogóle się zastanawiam, to jest moje odwieczne pytanie, czy w popkulturze szeroko rozumianej, no bo można powiedzieć, że moda też jest częścią popkultury, czy to te ważne osobistości wyczuwają te nastroje społeczne, albo jako pierwsze dochodzą do pewnych wniosków i zasiewają ziarna w społeczeństwie, czy to są sytuacje, które już mają miejsce w świecie i ten projektant jest wtedy tylko lustrem, i tylko taką wizytówką. Mnie to fascynuje, żeby zobaczyć, gdzie to się zaczyna, czy to jest taka trochę napędzająca się machina. No bo jak powiedziałaś, że to nie są punkty, tylko taki płynny proces, to to pokazuje, że no może właśnie nie chodzi o to, żeby wskazywać ten moment, czy te kolekcje, czy to wystąpienie, czy nie wiem, dany protest jako początek, tylko to się cały czas gdzieś tam przetwarza i kotuje, i my właśnie z dystansu możemy sobie to podziwiać, podsumowywać. Myślę, że może być i tak, i tak. To znaczy, bywają rewolucjo, rewolucyjne, rewolucyjne e, historie w modzie. Typu nawet właśnie jakiś fason, czy to, co zrobiła Coco Chanel, czy to, co nie wiem, Marykłan, właśnie z tymi mini spódniczkami, chociaż podobno niektórzy mówią, że to wcale nie ona, tylko Kuresz, ale to tam zostawmy, zostawmy to. Natomiast może być tak, że jest konkretna rzecz, która jest bardzo przełomowa i przewrotowa, ale żeby ona się, że tak powiem, zaimplikowała w społeczeństwie, musi trochę minąć czasu. A z drugiej strony. Może też być ta rzecz y, dlatego przewrotowa, że obserwujemy, co się dzieje, jako twórcy, jako projektanci i dajemy na to swój komentarz. Tak jak, nie wiem, Vivian Westwood na przykład na subkulturę punkową. Ona właściwie z niej wyrosła razem z Malcolmem McLarenem. Oni właściwie wyrośli z tej subkultury, znaczy wyrośli w tej subkulturze y, i z tego powodu takie właśnie, a nie inne ubrania ona projektowała, zresztą do, jeszcze do niedawna, w dalszym ciągu, mimo że subkultury zupełnie się jakoś pozmieniały i tak dalej. Ona dalej była wierna temu właśnie takiemu stylowi, dosyć wywrotowemu. No ale też inna sprawa, że ona w ogóle przez całe życie była bardzo do przodu i była bardzo śmiała. Ale może być różnie. Na pewno też y, trudno jest stwierdzić w momencie, w którym się na przykład pokazuje mało czarną, albo, nie wiem, w którym pokazuje się spodnie dla kobiety, że to na pewno, y, tak mówiąc, kolokwialnie, zażre. Na przykład, y, no tutaj wspomnę, y, tutaj wspomnę markę Lewis y, z kolei z lat 30., bo była sytuacja, w której y, Właściwie pierwszy model spodni kobiecych, on powstał nie dlatego, że chciano, nie wiem, tam jakoś, wpad ktoś wpadł na pomysł, że o, poszerzymy, tutaj zobaczymy, sprawdzimy, czy to się będzie sprzedawać, czy nie. Nie, tylko to była po prostu potrzeba matką wynalazków, ponieważ kobiety na ranczach, bo to były, mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o odzieży roboczej, bo jeans był roboczy, Wówczas po prostu kobiety podbierały mężczyznom spodnie, bo im się wygodnie w nich pracowało, bo były super y, trwałe, komfortowe i y, no, takie idealne, właśnie do pracy na ranczu. Więc y, czasem się bierze z tego. Y, to jest taka odpowiedź już na sytuację, którą y, zastaliśmy. I moim zdaniem tak jest do tej pory, że to tak samo jak z wiralami. Ciężko jest założyć, że okej, okay, dziś stworzymy pilę. <laughs> Bardzo ciężko. No, ja myślę sobie, że my często, a raczej prawie zawsze ubierając się na co dzień, zapominamy, że my nosimy na sobie historię. Że każda z tych rzeczy kiedyś byłaby na przykład nie do pomyślenia albo jej pojawienie się na rynku sprawiło, że ludzie zaczęli zupełnie inaczej podchodzić do choćby kobiecości. Powiedziałaś już o kilku rzeczach, o kilku fasonach, ale jakbyśmy mogły jeszcze tak trochę pogrzebać w takich pojedynczych, choć staramy się nie wskazywać punktowo, ale mimo wszystko takich momentach, gdzie to co nosimy było właśnie tym lustrem społecznym i my teraz mamy na sobie no właśnie te resztki historii albo historię samą w sobie. Ja wrócę, może nie tak, nie tak bardzo daleko, ale myślę sobie w ogóle o tym, jak w każdej dekadzie, która była do niedawna, były bardzo konkretne fasony. Bardzo konkretne. I też na przykład ja lubię określać dekadę fasonami jeansów, że, nie wiem, lata 50. No to były takie z wysokim stanem, dosyć dopasowane. Lata 70. dzwony, lata 80. marchewy, 90. budkaty, nie wiem, potem dwutysięczne biodrówki i później rurki. A później co? Co się dzieje? No i tutaj nasz punkt przełomowy ma na imię Kate, a na nazwisko Moss. I to jest jedna z osób, która absolutnie no, też rewolucjonizowała nasz styl i to, na co decydowałyśmy się, czy decydowaliśmy, nawet nie mając o tym pojęcia, bo w pewnym momencie to, co ona wybierała, to, co ona nosiła, to był pewnik, że to będzie modne. To był ten wiral. To był ten wiral jeszcze zanim. To słowo nabrało takiej mocy jak dzisiaj. Więc to jest, myślę, no ona jest jednym takim bardzo ruchomym i takim, stałym punktem, jeśli można tak nazwać. Taka most w modzie jest niesamowicie ważna w pewnym momencie, kiedy ona, nie wiem, wyskoczyła na przykład w rurkach, których nikt nie nosił, których nigdzie nie można było dostać. To. Wszystkie zapragnęłyśmy wyglądać jak ona, no i siłą rzeczy rynek po prostu zaczął na to odpowiadać. Jeszcze to były biodrówki. Potem nagle się pokazała w spodniach z wysokim stanem. Wszyscy chcieli nagle ze spodnie z wysokim stanem, i koniec końców. Właściwie od tych, od tych takich reakcji na Kate Moss, już takich bardzo mocnych, mam wrażenie, że wydarzyła się taka rzecz, no oczywiście nie tylko, nie tylko przed nią, czy dzięki niej, że jakaś taka większa swoboda nastąpiła w nawet w ofertach, które moda do nas kieruje. Ponieważ, nie wiem, mam wrażenie, że zauważono, że nie ma co tak się ograniczać i skupiać tylko na jakiejś jednej konkretnej rzeczy. I tutaj też to, co wspominałaś, że co to są trendy w tym momencie że te trendy po prostu tak szybko biegną i tak dalej. Więc to jest jedno, no taki punkt, punkt stały. Też bardzo ciekawym punktem, z którego możemy sobie nie zdawać sprawy, jest moment, w którym Anna Winter przyszła do Woga amerykańskiego. Niby nic, niby daleko, niby w Stanach, niby w ósmym roku. No więc, co to jest? Ale kiedy ona tam przyszła. To przyszła do magazynu, który był bardzo aspiracyjny, który pokazywał się jakąś baśń, jakieś marzenie. I żadna czytelniczka nie wymagała od tego magazynu, żeby był praktyczny. On zresztą powstał dla właśnie dla wyższych sfer, dla socjety. No tak to, tak to było. To był taki magazyn, który pokazywał takie piękniejsze życie, którego może ty nie będziesz mieć, ale no przynajmniej... Instagram tak, trochę. Trochę Instagram, tak. tak. Trochę, no, Instagram ma taką mocną gałąź, właśnie taką aspiracyjną, to prawda. Natomiast przyszła Anna Winter, i co ona dała na pierwszą okładkę? Na pierwszej okładce. Był t-shirt. No, wprawdzie był Christiana LaCroix i miał wielki krzyż z kamieni. Nie wiem, czy sztucznych, czy szlachetnych, ale po prostu no, był niesamowicie ozdobny. No, ale był to t-shirt, a do t-shirtu były po prostu zwyczajne, niebieskie jeansy. Modelka była dosyć rozczochrana. No, i to teraz patrzymy na tę okładkę i tak okej, okay, ładna. Ale w tamtym momencie to był przełom. I właśnie sama Anna Wintour w którymś z, z takich dokumentów, właśnie o redakcjach. September issue, może? Nie, nie, to był jakiś inny dokument. Tak, z 10 lat temu on wyszedł, mam wrażenie. I ona właśnie mówiła, że bardzo jej zależało na tym, żeby połączyć ulicę z wysoką modą i tak samo jej stylistki, czy Grace Coddington na przykład żeby nie tylko pokazywać tę najwyższą modę, ale żeby łączyć, żeby miksować. No i teraz dla nas to jest oczywiste, no. że jak sobie, nie wiem, no kto tam chce, to sobie kupi jakąś torebkę, nie wiem, jakąś itback i sobie będzie ją nosić z jak, jakąś rzeczą po prostu z, nie wiem, z jakiejś sieciówki i w ogóle to, no... Gdzie tu, tak. gdzie tu tkwi problem? Natomiast. I, jeszcze ci jeszcze przerwę tak samo w drugą stronę. Te tak. osoby, które reprezentują te w cudzysłowie Oczywiście. wyższe sfery, mogą spokojnie no chodzić sobie w starych dżinsach i trampkach, i to też jest ok i nikt tego nie podważa czy, czy po tej, czy po tej stronie. To prawda, nawet teraz wyszedł taki raport lista na ten kwartał, który ostatnio był. I to jest zawsze 10 najpopularniejszych rzeczy, które są kupowane i wyszukiwane w internecie. No, i w większość, chyba 7 na 10 rzeczy, to są po prostu w cenach takich przystępnych bardzo. Co się jeszcze do niedawna nie zdarzało, bo po prostu wszystko miało być luksusowe i tak dalej, dalej. A teraz, no bo list jednak. Ma pod sobą, jakby w swoich tych badaniach, takich największych projektantów, największe marki mody zazwyczaj. A tutaj nagle się okazuje, że różne takie rzeczy, które po prostu właściwie każdy sobie może kupić, są na pierwszych miejscach, więc to też jest ciekawe. Natomiast wracając do tego 1988 roku, to w ogóle nie było oczywiste. No i później właściwie minęło 10 lat i stało się to jeszcze bardziej. Oczywiste, jak pojawił się kolejny punkt, czyli serial seks w wielkim mieście. Mimo, że teraz się sporo mówi, jak on się zestarzał, czy się źle zestarzał i tak dalej, ale ja nie będę mówiła o fabule, ja będę mówiła o strojach i o tym, co zrobiła kostiumografka Patricia Field. Ona nie dość, że łączyła właśnie rzeczy tanie z drugimi, to jeszcze wprowadziła vintage. Co było o tyle ciekawe, nawet ta spódniczka z czołówki, ta taka baletowa, słynna, mm. ona była gdzieś wygrzebana za kilka dolarów po prostu w jakimś koszu z, z odzieżą na wagę. Podobno. Jestem w stanie w to uwierzyć. A po prostu stała się absolutnie kultowa, no i no nikt jakoś, jakoś się nie oburzał. Też vintage, czy może ja trochę tak mam, że zamiennie tego używam może i niesłusznie z second handem. Może bardziej będę tutaj y, operowała tym sformułowaniem odzież z drugiej ręki, no bo vintage to musi minąć 20 lat i tak dalej. Chociaż jak sobie ostatnio obliczyłam, rzeczy z 2003 roku też są vintage, więc lekko mnie to y, przeraziło, ale okej. Okay. No i tutaj pamiętam jak oglądałam te bohaterki właśnie no wtedy, kiedy ten serial był emitowany w Polsce, czyli na początku lat 2000. I wydawało mi się, boże, po prostu, jak one wyglądają w ogóle, co one mają na sobie, wszystko mają na sobie. Ale chwila, moment zaczęły mnie inspirować, też tak zaczęłam bardziej odważnie się nosić. No i właśnie bardzo mnie interesowało, co one mają na sobie. I to bodaj był pierwszy moment w historii naszej, kiedy mm, można się było dowiedzieć, co dana osoba ma na sobie. No tutaj już powoli zaczynał działać internet, ale też pojawiały się dosyć regularnie takie rubryki w magazynach. Tutaj preview amerykański Instyle, że po prostu mm -hmm. ubierz się jak, miej na get sobie the look. to. Do, dokładnie, get the look, dokładnie tak. I ten, I ten moment, get the look, to był mniej więcej taki koniec lat 90., początek 2000, i to też bardzo dużo zmieniło. Dlatego, że y, ja tutaj może nie mówię o jakichś ciężkich historycznych rzeczach, tylko bardziej popkulturowych, ale moim zdaniem to jest bardzo istotne. Dlatego, że właściwie w tym momencie, jak spojrzymy na Instagram czy TikTok, to jest całość get the look. To jest dokładnie to. No ale jeszcze, a do tego też zaraz dojdę. Natomiast wtedy i ten seks w wielkim mieście, i to vintage, i to mieszanie najróżniejszych rzeczy, y, to spowodowało, no. Duży przewrót też w naszych szafach. No a jeszcze nie mówiąc o tym, że w Polsce my z tej zażelaznej kurtyny to właściwie często mieliśmy i nosiliśmy nie to, co chcieliśmy, tylko to, co było. To, co przyszło w paczce albo to, co się gdzieś tam upolowało w Peweksie czy, czy na jakimś bazarku, w jakimś komisie na ciuchach. I też mam wrażenie, że tutaj... Duży był kompleks z tego powodu. Duży był, duża była taka niepewność, czy ja mogę. Czy, zresztą to do tej pory, mam wrażenie, trochę trwa. Taka niepewność, takie niewychylanie nie się poza jakieś ramy. Natomiast takie przykłady, właśnie ubierz się jak gwiazda, czy sobie oglądasz taką Carrie Bradshaw i nagle sobie myślisz, a może ja też bym tak mogła. Jakby może, może też trochę wprowadzę tej radości. Bo też mam wrażenie, że w tym serialu zobaczyliśmy jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz: jak dużo radości ta moda daje. Jak można niesamowicie podkreślić, nie wiem, swój charakter, swój styl i tak dalej. No bo potem oczywiście się zaczęły wszystkie takie tam. Podkreśl swój styl, zmień swój styl. No tutaj kolejnym punktem jest... Ale się rozgadałam. Kolejnym punktem, takim może niesławnym, są te wszystkie programy, metamorfozy, książki. Nie ostatnio jak trafiłam na książkę Trini i Susanna. Właśnie chciałam powiedzieć, była Trini i jeszcze był ten Gogwan. Tak. Ja pamiętam, oglądałam to namiętnie, byłam tak. dzieckiem. Tak, absolutnie. No ja oglądałam to namiętnie, byłam już wtedy dorosła i w sumie to się cieszę, że byłam dorosła, bo y, na mnie to aż tak nie podziałało, mhm. jak na y, myślę, całą rzeszę kobiet, które oglądały to i tak naprawdę zamiast y, się leczyć z kompleksów, to jeszcze je pogłębiały. Zamiast bawić się modą, były znowu siedzane w te sylwetkowe ramy. Bardzo i sylwetkowe, i w ogóle ja ostatnio zajrzałam do książki sprzed 20 lat, właśnie. Wintecz książki. Więcej książki, jak się nie ubierać, i mnie zmroziło, bo to był, no to był niechlubny punkt, y, y, z, z którym właściwie, z którego skutkami do tej pory walczymy. Jeden z, no ze straszniejszych, no typu czytasz, że na przykład jak masz grubsze ręce, to nie możesz nosić bluzki z krótkim rękawkiem, bo twoje ramiona będą wyglądać jak ściśnięte serdelki. Czy, to jest, to, jest czy to jest w druku, a, tak? Ala cytat z tak, to, książki. Jest, to jest okay. cytat, który się prawie, że dosłowny i różne, tam jest pełno takich kwiatków. I pamiętam, że wtedy to mnie jakoś tak nie dziwiło. No, okej, okay, takie są śmiałe, takie są do przodu, takie są odważne, że tak mówią. A teraz sobie myślę, że to po prostu była przemoc. To była absolutna. W tym momencie byśmy to nazwali taką psychiczną przemocą albo przemocą słowną, jak w ogóle można wciskać i tak już niepewne siebie kobiety jeszcze w jakieś takie właśnie ramy i tak dalej. No, ale takie były czasy. Bardziej właśnie też czytało się o tym, żeby coś ukryć, zamaskować, żeby zniwelować, optycznie wydłużyć albo tam, nie wiem, wyszczuplić, wyszczuplić to takie po prostu słowo klucz. No i teraz cieszę się z tego, że jednak myślę, że też w ramach odpowiedzi na to, co było wtedy, 20 lat temu, 15 lat temu, zrodził się taki bunt i jednak ta różnorodność, ona nie wynika. Z jakichś miłych rzeczy. Tylko ona wynika moim zdaniem właśnie z tego, z tego buntu, z reakcji na to, co myśmy widziały, czytały o sobie, słyszały i tak dalej. Ale to jest mega ciekawe, bo nie spodziewałam się tego małego plot twistu. Ja teraz, też nie. Ja też nie. Bo myślałam sobie o tej, o tej okładce Woga i o Kate Moss, gdzie widzę tutaj taką intencję, poprawnie, jeśli to źle rozumuję, ale żeby ta moda była bardziej dostępna dla wszystkich. Żeby pokazać, że to, co jest wokół ciebie, też może być częścią bardzo atrakcyjnego wizerunku, czegoś, co Tobie się podoba, co oglądasz na omach i myślisz sobie, ja też mogę, więc było zachęcenie do zabawy poprzez wyrażanie siebie, i, i tutaj widzę ogromny taki czynnik kobiecy, właśnie taki wręcz wyzwoleńczy, który może jest niedoceniony, i nagle w tym świecie. Dowolności i w końcu tych możliwości, ktoś znowu próbuje nam powiedzieć, że nie, to jednak nie jest dla ciebie. I zastanawiam się, czy to na przykład wynikało z tego, że no jednak nie każda kobieta wygląda tak jak Kate Moss i nie wpisuje się dokładnie w te kanony, które reprezentują osoby, które wtedy były idolami, teraz mamy. No, znowu, inne czasy, jest ta różnorodność. I twoim idolem może być osoba wyglądająca dowolnie i one są na pierwszych stronach gazet, już chociaż niewiele osób może czyta gazety. W każdym razie. To, że jednak nie byliśmy jeden do jednego tacy jak oni sprawiło, że znowu ten ruch taki mocno, no, powiedziałaś przemocowy, uważam, że to jest zasadne stwierdzenie, jednak się pojawił, że jednak okej, okay, okej, okay, masz tą, niby tą wolność i możesz to zrobić, ale nie jesteś aż tak dobra, więc trzeba cię tutaj jeszcze poprawić. Smutna. Smutne, ale trochę tak, trochę tak. ale też myślę, że ten, ta przemoc też mogła wynikać w ogóle z tego, że zobacz. Jaka jest narracja tych dziewczyn czy tych kobiet, nawet tych właśnie trini Susana, że ty masz wyglądać korzystnie szczupło, wyż, na wyższą niż jesteś, na mniejszą niż jesteś. Zawsze inaczej niż wyglądasz. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Ale tutaj, uwaga, autopromocja, wkraczają blogerki. Tak. <laughs> Jest rok, no myślę, 2005 dajmy na to. Tak światowo to te, patrząc, tak światowo tak. patrząc yy, pojawiają się blogerki, pojawiają się dziewczyny, nie wiadomo skąd, ale mają dostęp do internetu i jakieś cyfrowe aparaciki, które robią yy, zdjęcia wielkości znaczka pocztowego, mniej więcej. I zaczynają pokazywać, co mają na sobie, a wyglądają różnie. Najróżniej. No, zazwyczaj są bardzo młode, no bo jednak to była wówczas domena nastolatek, więc ja też się śmieję, że po prostu. Ja zaczęłam pisać blog, jak miałam 26 lat, więc bardzo późno jak na, na te warunki. A pokazywać się w internecie, chyba jak miałam 27 albo 8 w ogóle. W ogóle najpierw bez głowy, ale to już tam zostawmy. Bo jakoś wstydziłam się tego bardzo. To, to ja ci powiem, mhm. wtrącając, że Zaczęłam przeglądać blogi szafiarskie wówczas, w 2008 i miałam wtedy 12 lat i założyłam swojego pierwszego bloga modowego, miałam 13 lat w 2009, więc to może byłam trochę młodsza, ale też zdaję sobie sprawę, że to już było bardzo dawno temu. Tak, tak, ale zobacz i jakie to było spontaniczne, jakie to było oddolne, że właściwie... Yy, Dziewczyny nie wiedziały, że coś z tego będzie. To po prostu tak. było bardzo, to w ogóle nie było wycelowane, na przykład tak. w tworzenie jakiejś y, kariery, marki osobistej. Marki ogóle <laughs> w wirali. Nie, tak. w ogóle nie. Po prostu pokazuje, co mam na sobie tak. e, i rzeczywiście. E, ja pamiętam, że niektóre z dziewczyn, nawet ja tutaj trochę się pochwalę, myśmy miały większą liczbę odsłon i, nie wiem, odwiedzin dziennie niż jeden magazyn modowy wtedy, dlatego że po prostu ludzie byli spragnieni no, czegoś takiego chyba, co nie narzuca im, nie wiem, danego stylu, danej sylwetki nawet. Bo były dziewczyny najróżniejsze, z najróżniejszym stylem, też się nie bały tego. No wiadomo, że były różne blogerskie hity i tak dalej, ale moim zdaniem piękna była ta spontaniczność, w której to się wszystko rodziło. Bez, i ja nie mówię, że podejście biznesowe jest złe, wręcz przeciwnie. Teraz jak się zakłada blog, to moim zdaniem wręcz należy konieczne. myśleć o przyszłości. Tak. Po tak. mamy inne czasy, to były czasy zabawy. To jest też Absolutnie. niesamowite, że... W tym Była taka beztroska i taki całkowity brak oczekiwań. Absolutnie. No ja tutaj yy, przytoczę pewną historię, bo mi się zdarzyła i akurat zdarzyła mi się z partnerem naszego odcinka. Yy, mianowicie jak w tym 2008 roku już pokazywałam się, chyba nawet z głową już się odważyłam pokazać, yy, to dostałam taki e-mail, że yy, Marka Lewis by mi chciała wysłać spodnie. I ja tak w ogóle, ale jak to, o co, dlaczego? O co chodzi. Co to, zrobiłam? Co zrobiłam? Znaczy, bardzo mi miło, ale nie rozumiem. No i co mam z nimi zrobić? Nie, nie, chcielibyśmy, żebyś się nosiła, ewentualnie pokazała na zdjęciu, ale to nie jest obowiązek, po prostu chcielibyśmy docenić to, co robisz. I to był pierwszy raz, kiedy w ogóle się zorientowałam, że okej, okay, czyli to to może być, aha, to może być w ten sposób tak docenione, docenione. Ktoś to widzi. Ktoś to widzi. Znaczy ja wiedziałam, że widzą to inne dziewczyny, nie wiem, że tam projektanci, o których piszę, to widzą, ale tak, żeby coś, nie wiem, dostać, jakiś prezent, to było przedziwne. I rzeczywiście to było bardzo miłe, ale tak jak mówię, to, był, no, to były zupełnie inne czasy. To był taki spontan. Ale też wtedy sobie pomyślałam, może w tym jest jakaś przyszłość rzeczywiście. Może to ma jakiś, no, nawet w moment, momentach, kiedy miałam naprawdę jakieś milionowe wejścia, bo to dosłownie tak było, to już było, minęło oczywiście, ale ja nie myślałam wtedy w, o tym w kategoriach właśnie jakiegoś, nie wiem, jakiejś kariery, robienia tutaj na tym. Nie, w ogóle. Dalej zabawa. Więc to było bardzo ciekawe. No, a po prostu, no cóż, już... W, w tamtym momencie po prostu byli ludzie y, po tamtej stronie, którzy widzieli duży potencjał. Mm. No właśnie, no i ciekawa, mieli rację. dokładnie. Jak świat mody na to zareagował, bo w momencie, kiedy społeczeństwo tak bardzo wspiera jakiś ruch, jakieś zjawisko, jakim byli i są nadal w innym pewnie wymiarze już, blogerzy Modowi czy świat mody. Stwierdził, dobra, to wpuszczamy wszystkich. Przecież mm. wcześniej to było wybiórcze, tak? Ja sobie wybieram Kate Moss, że będzie moją It Girl, czy jakąś inną znaną osobę, a tutaj nagle ktoś sam siebie zaprosił do tego świata mody i jeszcze ma wsparcie. To prawda, no to była duża sprawa, dlatego że ten świat mody ją ja tak zrobiła, takie taki cudzysłów w powietrzu, nie lubię tego, ale tutaj się bardzo y, przyda. Znaczy ten świat mody, taki rzeczywiście, który zawsze był i, i który zajmował po prostu całą powierzchnię na niego przeznaczoną, nagle się zaczął lekko niepokoić, bo tutaj weszły jakieś osoby, które ani nie mają wykształcenia, ani doświadczenia. Znaczy mówię oczywiście o Moldzie, mówię o jakimś wykształceniu, wiadomo, takim szkolno-studenckim itd. I one się tutaj jakoś tak wygodnie rozkładają, jeszcze w dodatku mają publiczność swoją, swoich odbiorców. I jeszcze w ogóle mają jakąś czelność krytykować różne rzeczy. A to było w momencie, kiedy na przykład sporo magazynów mody nie miało jeszcze strony internetowej. Tylko tam albo miało stronę, a na stronie był adres. No więc na początku był jakiś taki bunt, żeby nie wpuścić, ale potem jednak no, siłą rzeczy. Sporo magazynów w ogóle zaczęło też otwierać swoje blogi, a też potem zapraszać blogerów do pisania, bo też na początku sporo było blogerów piszących czy blogerek piszących, potem było więcej już takich pokazujących, co mają na sobie. No ale koniec końców po prostu te światy się absolutnie teraz przenikają. Nawet w, był taki moment, kiedy Franka Socani z włoskiego Woga potwornie skrytykowała. To chyba był 2011 rok. Potwornie skrytykowała e, obecność blogerów w ogóle na pokazach mody. To, że się na nich czeka, to, że wożą ich limuzyny, e, że jak to jest w ogóle, kim oni są? Że to są jakieś takie dzieciaki, co się bawią, a tutaj jest poważna branża. Więc jeszcze, no, 10 lat temu z kawałkiem jeszcze było takie podejście e, w ten sposób. No teraz raczej nikt tego nie kwestionuje. Też mamy całe. E, Całe grono, może nie takie duże, ale grono takich bardzo poważanych TikTokerów, którzy komentują modę. Typu Mandy Lee na przykład, genialna taka trend, trend researcherka, można by powiedzieć. Więc to, ale jeszcze wracając do blogów i tych ważnych punktów w modzie, no to jeszcze street style. To koniecznie. Tutaj e, wprawdzie też to nie, był, to nie było odkrycie jakieś po prostu w Ameryki, bo coś takiego jak Street Style i coś takiego jak zdjęcia ludzi e, na ulicach, one były. Tylko one na przykład były w gazetach. W New, Ro w New York Timesie Bill Cunningham robił zdjęcia. To po prostu legenda zawsze w takim niebieskim kubraczku, e, zawsze z aparatem. Po prostu ja nawet nie wiem jak jego twarz wyglądała, bo e, mam wrażenie, że zawsze miał do niej przyklejony aparat i on robił zdjęcia do rubryki w New York Timesie, e, właśnie takiej mody ulicznej, No, ale potem się właśnie pojawił Scott czy czyli sartorialist Tommy Ton, e, Garance Dore i oni robili zdjęcia właśnie, no. Zazwyczaj blisko tygodni mody, bo wtedy było najwięcej ludzi tak jakoś inspirująco ubranych, chociaż nie tylko, bo tak naprawdę na ulicach Nowego Jorku podejrzewam, że po prostu. Everyday to jest street Dokładne, style day po prostu. Dokładnie, ale to też ten street style też wspaniale jakoś zarezonował. I no do tej pory czasem jak widzę, czy na przykład sesje zdjęciowe w magazynach, czy na blogach, czy na Instagramie, jak bardzo dalej ten taki styl street style daje radę. Ja też cały czas jestem ogromną fanką naszych street-style'owych, lokalnych też, fotografów. Znaczy mówię lokalnych, bo z Polski, ale oni jeżdżą po całym świecie. Szymon Brzuska czy Asia Typek to po prostu są tak wspaniałe osoby z takim okiem przez ten obiektyw. I ten street-style, tak jak możemy mówić, że trendy przemijają, że już zupełnie inaczej to wygląda, tak po prostu. Cały czas, moim zdaniem, mamy w sobie tę ciekawość, jak wyglądają ludzie na ulicach, jak wyglądają ludzie na ulicach innych miast. Tam, gdzie nie możemy akurat pojechać, ale możemy zobaczyć na zdjęciach i w dodatku nie musimy czekać na prenumerat New York Timesa, tylko zobaczymy je sobie w internecie, na blogu czy teraz na Instagramie. A kiedy to było mniej więcej, kiedy ten street style tak wybuchł? w internecie, to 2005 rok Scott Schumann otwiera swój blog. No, i później sporo takich się zrobiło jego naśladowców. Bardzo szybko redakcje typu właśnie Vogue czy InStyle zaczęli zatrudniać też fotografów street styleowych, czasami też robić jakieś takie kooperacje, na przykład z Schumannem, czy po prostu kupować nawet ich zdjęcia. No, w tym momencie w bankach zdjęć to masz po prostu do kupienia właściwie po każdym tygodniu mody szereg rzeczy street styleowych. No, tu też jest duże pole do popisu, na przykład dla marek, które sprytnie ubierają ludzi, fajnie oczywiście, w swoje produkty. Sztuczny tłum, taki trochę. Trochę sztuczny tłum, ale no, działa, działa. Mam taką refleksję, że w momencie, kiedy wielcy projektanci rzucali takie statementy, licząc lub nie licząc, że to zaskoczy, tak jak powiedziałaś. To nadal to się działo z takiego wysokiego stołka, tak? To było mocno z, z piedestału, że my wyznaczamy te trendy, niby inspiruje nas to, co dzieje się w społeczeństwie, ale jednak no to ja to mówię, ja ważna osoba, no nie? I potem mamy i blogerów, i street style, i mam wrażenie, że. Dużo jest takiego jakby miotania się po tej stronie tej wysokiej mody, też powiedzmy w tym, w tym cudzysłowie, że niby widzimy, że to się ludziom podoba, chcemy to gdzieś tam zaadaptować, no ale trochę nie chcemy oddać tej swojej ważności, że tak powiem. Nie? Już tak jakby jak te osoby siadają z nami przy jednym stole, no to już tak się robi niewygodnie przez te pierwsze lata. No, może tak po prostu, może tak świat musi wyglądać. No, myślę, że tutaj też moda wysoka po prostu dystansuje się coraz bardziej, bardziej też cenami swoich produktów. To też bardzo widać. To zresztą też tutaj tak przy okazji serialu Sukcesja, ta dyskusja mhm. się w ogóle podniosła o tak zwanym tam dyskretnym luksusie, czy tam bardziej tak kalkowo tłumaczonym z języka angielskiego, cichym luksusie. I nagle jak to się okazuje, że jakaś tam torebka, czy jakaś tam, nie wiem, marynarka kosztuje po prostu ciężkie tysiące, tysiące dolarów, chociaż wygląda tak zwyczajnie, żebyśmy po prostu w ogóle tego, no nie wiem, nie, nie spojrzeli na to z jakąś większą uwagą, większym zainteresowaniem, no ale to już idę w stronę ubrań. Natomiast sam świat, sama ta branża, ja myślę, że no to jest w ogóle ciekawy moment, bo to dopiero, no ile to trwa, tak naprawdę niecałe 20 lat, to takie właśnie przenikanie się różnych, różnych światów tak naprawdę, które były zupełnie, zupełnie gdzieś osobne, ale nawet zobacz jaka jest siła tłumu, siła odbiorcy w kwestiach różnych nie wiem, historii nawet takich, no teraz tutaj wchodzę w Cancel culture może niekoniecznie chce się tego tematu trzymać, ale no, niektórym projektantom się mocno podostawało właśnie od odbiorców i to nawet niekoniecznie od ich klientów, tylko od odbiorców w mediach społecznościowych za różne y, nieprzemyślane działania albo za mało przemyślane albo jakieś takie dziwne kroki które podejmowali albo rzeczywiście jakieś takie dziwne kampanie które wyprodukowali nie wiem nie myśląc nie Nieco właśnie od <laughs> w, tego co w się dzieje oderwaniu tak w oderwaniu zupełnie co się dzieje no i y, jednak 20 lat temu nie byłoby takiej siły tego tłumu, w tym momencie jest ta siła duża, no ale tutaj też wchodzimy jeszcze w ogóle w, no, w, taki, w taki temat wpływu, no bo mówimy o influencerkach, które są po tej jednej stronie, czyli nadają, ale też wpływu tych, którzy odbierają. To jest też bardzo ciekawe. No i też właśnie ci, którzy odbierają. Myślę też dużo nadają nawet te wirale, no tak jak y, mówimy projektant nie jest w stanie świadomie stworzyć wiralu, czy marka nie jest w stanie świadomie stworzyć wiralu, może próbować, ale to ten odbiorca ma siłę, żeby ten wiral wiralem y, uczynić, więc to też jest ciekawe i to jest nowe moim zdaniem. Bo odbiorcy, nawet jeśli Anna Windur powiedziała, OK, teraz łączymy tanie z drogim, teraz bardziej się inspirujemy Street Stylem, to jednak to ona powiedziała i to ona, ona po prostu wyznaczała ten trend. I ona tam zresztą dalej siedzi na górze no i jednak dalej tam coś próbuje. No i z sukcesem. Natomiast no w tym momencie. Moim zdaniem bardzo, bardzo takie i społeczności, i właśnie nie wiem, grona odbiorców skupione. Zobacz, ile jest teraz y, takich y, społeczności skupionych wokół marki, wokół influencera, wokół, nie wiem, danego człowieka, nawet jakiegoś, nie wiem, idola i tak dalej. Więc to jest moim zdaniem ciekawy punkt. No zobaczymy, co, co z tym będzie. Czyli mamy trochę różne świadki mody teraz. Bardzo, bardzo. I w sumie one się składają na taki cały świat. Czasem one się spotykają, co jest piękne i co jest chyba najbardziej właśnie takie inspirujące. Zresztą to też ja lubię patrzeć, to co robi skandynawski wok. Bo on po prostu te wszystkie światy tak pięknie łączy, że to, to jest. No, nawet teraz mi słów zabrakło, bo jest tak zachwycające. Przykład. Ale podejrzewam nie tylko w ogóle, w ogóle w stronę Skandynawii, jak się spojrzy, to tam to się wszystko pięknie przenika, bo tam też się przenika podejście praktyczne z podejściem właśnie takim wysokim i modnym. I jest też refleksja. I o bardzo duża refleksja i bardzo duże spojrzenie w przyszłość. No ale tak, to też dlatego też moda na Skandynawię to nie jest znikąd. Też oczywiście to jest też dlatego inspirujące ale powiedziałaś o blogerkach, szafiarkach, influencerkach, o tym, że w końcu zaczęła się pojawiać ta różnorodność. Każdy nosił to, co chciał. Ludzie wyglądali przeróżnie. Czy to miało bezpośrednie przełożenie na to, że moda zauważyła, że okej, okay, może u nas też by się przydały różne twarze, rozmiary, kolory skóry i tak dalej? To absolutnie też. Absolutnie też. Tu oczywiście będę brutalna. To się po prostu dobrze klika i... Y Uczłowieczając modę, po prostu moda zauważyła, że to się dobrze klika, więc warto by było też się dobrze klikać i mieć po prostu dojście do. Większej liczby osób, różnych grup, nie tylko jednej, właśnie wyglądającej jak Kate Moss. Upraszczam bardzo, upraszczam, mm. ale no coś takiego, więc faktycznie od pewnego czasu oczywiście się śmieję, bo czasem jest tak, że o mamy modelki plus size, one mają rozmiar 38, jesteśmy z tego bardzo dumni. Jest okay. tak jak Lara Stone się pojawiła na wybiegach jakieś kilkanaście lat temu, podejrzewam, że to mógł być jakieś 2000, nie wiem, ósmy, rok. Lara Stone, podejrzewam, że rozmiar właśnie 36, może 38. Charakteryzowała się też tym, że miała ogromny bius chyba miseczka C. Więc... Rozumiem. I była, była był w ten to, sposób określana. Tak, tak, była określana w ten sposób właśnie w branży mody, że to jest właśnie taka kobieca, pełna, o pełnych kształtach osoba. No ale okej, okay, dziękujemy, przetarła szlaki, teraz jest trochę więcej osób o różnych kształtach, bo też absolutnie mówimy o... O różnych kształtach, nie mówimy tylko o, nie wiem, większych, ale też o mniejszych, o, nie wiem, chudszych, grubszych, niższych, wyższych. Teraz jest absolutnie przepiękna okładka nowego brytyjskiego woga z osobami najróżniejszymi. Są osoby na przykład na wózku, czy... No, z różnymi niepełnosprawnościami, które po prostu, no boże, są jak, jak wszystko wokół nas, ale to jest, to jest kolejna tutaj rewolucja. No już bywały takie okładki, oczywiście, ale to, że duży tytuł podejmuje jakby taki temat, który po prostu no, jest to nasza codzienność, jest to coś, jest to temat wokół nas. A bardzo długo różne tematy wokół nas po prostu były takie niezauważane przez modę. Bardzo długo. Zresztą też no, jest różnorodność na wybiegach, aczkolwiek ostatnie analizy tych wybiegów, które odbyły się w lutym, no to pokazują, że bardzo mało wciąż było tych modelek, takich faktycznie plus size. Czyli tam powyżej 44 rozmiar, rozmiaru. Czyli powiedzmy, możemy już mówić, że to jest plus size, chociaż to jest wszystko ruchome. Ale okej, okay, idzie do przodu. 20 lat temu nie do pomyślenia. 20 lat temu byśmy, po prostu mówiliśmy tak, że idzie. Lara Stone ma rozmiar 36, i miseczkę C i po prostu jest gigantyczna i w ogóle. Więc to się zmienia. Też mówimy o różnych kolorach skóry, o różnym wieku. O tym, że, nie wiem, pojawiają się siwe włosy. Albo na przykład, nie wiem, brak włosów. No najróżniejsze, najróżniejsze e, historie. A przecież wszyscy jesteśmy różni, więc super, że moda to dostrzega. Ja tak trochę cyniczna byłam mówiąc, że dostrzega, bo się klika. Bo oczywiście nie tylko o to chodzi. E, że jest kilka osób z sercem tam. Jest kilka osób z sercem, nie. Ale nawet jeśli się klika, to dobrze, to niech tak. się klika. No, że takie rzeczy się no, klikają. pewnie, oczywiście. Tak. To, jest, to jest bardzo ważne. Ale też że ciekawe jest to, że na początku powiedziałaś, że to zależy, że czasami jest ten ruch oddolny, czasami mówią projektanci i rzeczywiście, jak sobie tak szłyśmy od tych dawniejszych wydarzeń to tak to wyglądało i się przenikało a im bardziej dochodzimy do dzisiejszego dnia mówiąc niepoprawnie to widzimy, że Ci projektanci wcale nie mają tak dużo teraz do powiedzenia. Trochę nie mogą tak w pełni mówić tego, co by chcieli, bo społeczeństwo sprawdza. Społeczeństwo mówi, co ma się pojawić. Jeżeli zrobią. Znaczy, mogą oczywiście zrobić kampanię, która absolutnie przeczy temu, co odczuwa i przeżywa teraz społeczeństwo, tylko że wtedy, no właśnie, mamy do czynienia z cancel culture, o której powiedziałaś, czy jakimś kompletnym bojkotem i aferą. Nie wiem, czy tego rodzaju rozgłosu szukają wtedy brandy, więc projektanci trochę nie mają teraz wyjścia, bo my jako ludzie mówimy im, kogo chcemy widzieć i co chcemy oglądać. Trzeba uważać, ale zobacz, yy, czy w ogóle się jeszcze mówi dyktator mody. To jest ciekawe. Tak, archaiczne słowo trochę. Trochę tak. Trochę tak brzmi, nawet jak to mówię, to sobie myślę o jakichś dawnych czasach. Nie wiem, tu Yves Saint Laurent, nie wiem, jakiś garnitur. Znaczy, jaki garnitur? Boże, też tak mówię, po prostu, no garnitur, garnitur. Po prostu, też, też, był, też była afera, bo nagle się pojawiła po prostu kobieta w garniturze męskim. Jakim cudem, jak to możliwe? No ale, no tak, to można powiedzieć tak, dyktator. On powiedział, no i okej, okay, właśnie proszę bardzo. Tak. Tak ma być, bo, ja, bo to mówię ja. Nie wiem, czy tak powiedział, ale tak to sobie wyobrażam. Natomiast teraz raczej no, nikt nie. Nie przyjęłoby się, nie, nie, nie byłoby nie, to komplementem. Nie, 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 nie tupnie nóżką. Raczej bardzo ostrożnie. Ale mm, czasem mi się ta ostrożność podoba. Czasami mi się nie podoba, bo nie ja lubię jednak, jak moda jest taka śmiała i wyskokowa, ale nie w każdym temacie. Ostatnie lata nam pokazały, że to różnie bywa. Natomiast ta ostrożność jest, jest potrzebna. I jej długo nie było, i z niej ja myślę, że z niej wynikną dobre rzeczy. Dobre rzeczy. A jeszcze tak wracając w ogóle do, do tej siły tłumu, to haha, wspomnę te moje ulubione siostry. Właśnie o nich myślałam i chyba ci je przysłałam po prostu. Telepatycznie. Tak, że, że dopytam cię o to, bo skoro chciałaś powiedzieć o Kardashiankach w tym odcinku, bardzo. to to musi być ważne. Bardzo, bo to jest bardzo ważne. Mimo, że ja w ogóle ja negowałam ich istnienie mhm. i nawet kiedyś się wypowiedziałam, że jak tam na pytanie, kim chciałabyś Harel być przez jeden dzień, jakbyś mogła się zamienić, to ja odpowiedziałam, że chciałaby być Kim Kardashian, żeby poczuć jak to jest nie mieć poczucia obciachu. Mhm. Taka była moja odpowiedź. Mhm. Ale wtedy byłam młoda i dosyć nieostrożna i brutalna momentami. Natomiast no, pojawiły się te nasze Kardashianki w programie telewizyjnym. To jest ciekawe. Telewizja też swój wpływ miała, no, mówiłam tu o serialu. Ale reality show absolutnie też, bo jeszcze bardziej właśnie tego odbiorcy jakoś tak upewniły, że okej, okay, okej, okay, są tacy jak ja. No to jest trochę tak, a wiesz, trochę analogiczne tak. do social media, albo tak? ja mamy, mogę być jak oni. Mamy tak. takie social media w telewizji również. Trochę reality tak. show. No w sumie od tego się zaczęło, ale wpływ Kardashianek to w jaki sposób one kształtują trendy, one, one w pewnym momencie były dyktatorkami. Czy to nam się podoba, czy nie? I ja troszkę się wycofałam z tego takiego podśmie podśmiewania, podśmiewania się, podśmiewania się z nich, no bo naprawdę to, w jaki sposób one ukształtowały ostatnie kilkanaście lat, jeśli chodzi o modę, jeśli chodzi też o modę na konkretne sylwetki, na konkretne cechy ciała. Nie mówię tego z podziwem, mówię y, to raczej z przerażeniem, dlatego że też one, y, to akurat mi się podoba, że jawnie mówią o tym, że na przykład mają. Operacje plastyczne. Znaczy, niektóre mówią, niektóre no się tak. mówią, jest ich niektóre tak dużo, tak. że wtedy <grymne> nie można powiedzieć, że <grymne> tak, każda, Ale <spójnie>. większość może. <grymne> ale tak, ale tam większość jednak opowiada, że coś tam sobie włożyło, coś tam wyjęło, bo teraz na przykład, nie wiem, one sobie powymowały biusty, implanty, dlatego że teraz jest bardziej moda na, na taką sylwetkę, bardziej powiedzmy, androgeniczną, ale mnie ten ich wpływ naprawdę przejmuje, przeraża, ale też podziwiam, jak no bo one w próżni nie istnieją, one mają odbiorców, odbiorczynie. Jak bardzo, nie wiem, czy one były potrzebne, nie wiem skąd to się bierze, nie wiem dlaczego aż tak po prostu, aż tyle osób, dla tylu osób one są idolkami. I to jest też chyba ciekawe o tyle, że one zawojowały zarówno w świecie normalnych ludzi, czyli mają rzesze Fanów miliony, miliony, miliony wielokrotnie, nawet nie wiem, ile może mieć, wiesz, jaki zasięg może mieć taka osoba, ale jednocześnie też się przebiły do tego. Świata tej naszej wielkiej mody. Absolutnie. Jak one to zrobiły, żeby odhaczyć te oba boksy jednocześnie? Absolutnie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Naprawdę. Po prostu być może takim upartym dążeniem do celu i po prostu tyle razy pukały do tych drzwi, że po prostu drzwi zostały otwarte. Kto wie? Albo też, ponieważ jak już mówiłam, moda lubi, że się klika, no to po prostu one się klikają perfekcyjnie, doskonale, Just one się klikają, w ogóle tak jak nikt się nie klika, innych chyba, w związku z czym no, moda w końcu i do nich zapukała, no bo cóż, moda lubi się klikać, więc mam wrażenie, że może i o to chodzi. No Ostatnio, ostatnio się śmiałam bardzo, dlatego że e, taki cudowny instagramer I deserve couture e, się nazywa jego konto, on zrobił taką listę wymagań kotki szupet tej kotki Lagerfelda przed najbliższą MedGalu, która jest poświęcona, tak jak cała wystawa w Med, życiu i twórczości Karla Lagerfelda. No i wśród tych wymagań tej kotki Szupet było na przykład, że e, żadnych kardashianek ma nie być na imprezie, oraz że ja nie chcę siedzieć obok Anny Winter, bo ona woli psy. Dobre. Więc Kardashianki nawet już w takich memicznych sytuacjach po prostu występują, takich dosyć zabawnych, one już się stały, myślę, nie chcę brzydko mówić produktem, bo nie, one nie są produktem, one, one są jakimś takim, hmm, nie mam słowa na to, ale po prostu jakimś zja zjawiskiem, może tak by powiedzieć, że już trochę są odczłowieczone, że po prostu jest to zjawisko. Mhm. Nawet są też to, takim łącznikiem. Też, też dziwnym łącznikiem, ale rzeczywiście, no i też odzwierciedlają bardzo nasze czasy. I jestem bardzo ciekawa, jak za 100 lat na przykład będzie się mówić o naszych czasach, i wiesz, no w wielu kulturach i przez setki lat zawsze się ingerowało w ciało. W najróżniejsze sposoby. Nie mieliśmy silikonu, nie mieliśmy, nie wiem, y, jakichś kwasów hialuronowych, ale mieliśmy kamyczki, nie wiem, jakieś barwniki naturalne, które tam się nie wiem, pod, pod skórę, na przykład, wkładało, albo nie, wiem, wydłużało się te szyje, obręczami i tak dalej. Zawsze to coś było. Y, ale jak się antropologicznie będzie mówić o naszych czasach, właśnie? Pod tym względem. Y, Kanonu piękna. Co, tak, tak, i tego, co sobie robiliśmy. Tego, co sobie robiliśmy. I czy to będzie właśnie na zasadzie, boże, co, on, co oni sobie robili, bo to i to w no, że... chaosu. Tak, albo może, a no tak, tylko tyle ingerowali, nie to, co my teraz, więc no, to jest ciekawe. Ale to też jest kolejny wątek teraz. Jak bardzo sobie możemy dyktować, możemy, nie wiem czy powinniśmy, jak chcemy wyglądać że to możemy szybko osiągnąć, to jest bardzo niebezpieczne, ale to już wchodzimy w następny temat, ja w ogóle mam wrażenie, że bardzo odbiegłam od tych ciuchów, ale chyba o to chodziło. Właśnie, bo to znacznie więcej, tak jak, tak jak zaczęłyśmy, ale jedna rzecz, która przychodzi mi jeszcze do głowy w takim kontekście właśnie kulturowo-społecznym przy Kardashiankach, to to, że one jednocześnie zrobiły potencjalnie dużo dobrego dla ludzi, też w Wchodząc w ogóle na te salony, i jakby nie chcę temu umniejszać, bo pokazują, że każdy może. Jest to, jest to na pewno duża rewolucja i taka, nie wiem, lekcja odwagi też dla innych osób, że jeżeli chcesz być częścią jakiegoś, jakiejś subkultury, czy jakiegoś świata, czy, czy jakiejś branży, to możesz próbować. Tak? I pewnie jest znacznie więcej rzeczy, które one zrobiły, ale też nie jestem ekspertką od Kardashian, więc mm -hmm. zakończę tutaj ten połowiczny wywód. Ale o co mi chodzi, to to, że one robią też dużo. Niepoprawnych politycznie rzeczy i to też jest akceptowane. Czyli, wiesz, gadamy tutaj przez długi czas o tym, że y, moda się otwiera na to, że ma być różnorodnie, że ma być akceptacja tych wszelakich rzeczy, o których wspomniałyśmy. A jednocześnie mamy kardashianki, które nagle mówią, że talia ma być mała, usuwają sobie żebra, sprzedają jakieś, y, już nawet nie że bieliznę wyszczuplającą, ale gorsety, które sprawiają, że wyglądasz zupełnie inaczej niż naprawdę, a finalnie masz problemy z oddychaniem i układem trawiennym i bardzo dużo strasznych konsekwencji, więc robią coś całkowicie sprzecznego z tym, co teoretycznie mówi poprawność polityczna i nadal wszyscy są z, ty z tym ok, I nikt ich nie kanceluje i one trzymają się właśnie już może nie jako ludzie, tylko tak jak powiedziałaś, jako zjawisko, jako bo zupełnie zjawisko. inne zasady są wobec nich stosowane. To prawda, no tylko kotka szupet się jakoś nie, 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 dała, nie dała temu. Trzymam z nią kciuki. Nie wiem, jak będzie. Nie, nie wygra chyba jednak z, z zasadami ogólnie przyjętej listy na galemet. Ale tak, tak, coś w tym jest. Ale to też pokazuje, e, jaki właściwie chaos teraz wszedł. E, nie tylko do Moty, no bo zobacz, jak świat wygląda. Jest, jest chaos. Nie to, że kiedykolwiek świat był jakoś bardzo poukładany, ale teraz mam wrażenie, że może też przez... E, przez internet, przez tę prostu prędkość przesyłania informacji i przez to, ile informacji do nas dociera, jaki jest chaos. I tak samo mam wrażenie, że w świecie mody ten chaos doskonale widać. A wiesz, tak jeszcze, tak jeszcze sobie myślę o takich najbardziej bliskich nam wydarzeniach, no oprócz tej Galimet, która się za chwilę odbędzie. Myślę sobie też na przykład o tym. Jaki chaos i jakie zmiany, rewolucje, ewolucje wywołał COVID niedawno. Myślę sobie o modzie. Myślę sobie o modzie pod kilkoma względami. Znaczy, bo z jednej strony mówiło się, że to dużo zmieni. Że to po prostu tak, będzie wywrócone tak. do góry nogami. Ja nawet y, napisałam taki tekst, Pożegnanie ze street stylem, bo stwierdziłam, że po prostu już no, nie będzie street style, bo na tych ulicach nikogo nie ma, trzeba będzie inaczej sobie radzić, i tak dalej. No i koniec blogerów, no bo nie mają dokąd zakładać tych wszystkich tak. kreacji, więc nikt nie chce ich oglądać, bo każdy siedzi na kanapie i co najwyżej możemy oglądać. Cudze piękne dresy, tak, to a prawda. nie wieczorowe suknie, więc to mocno apokaliptycznie to wyglądało dla mody. Było tak. Natomiast oczywiście, kto, kto, szyb, kto był szybki, ten zaczął robić dresy. No i te dresy tak stały się takim stereotypowym strojem sprzed tych trzech lat. Ale bardzo szybko się okazało, że jednak wcale nie dresy i wcale nie jakieś super wygodne rzeczy, tylko, tylko następuje jakiś bunt. I my chcemy się stroić i stąd na przykład bardzo dużo tych wszystkich takich tiulowych, falbaniastych sukienek, które właśnie no trzy lata temu mniej więcej, one bardzo zaczęły jakoś tak być w uderzeniu mam wrażenie, ale też no... Wzbudziło to na pewno sporą kreatywność u projektantów, którzy no, chcieli pokazywać swoje prace, już mieli gotowe różne rzeczy, bo tutaj nagle po prostu się okazało, że nie będzie pokazów, nie może być. A więc zaczęli pokazywać na różne sposoby, nie wiem, a to właśnie przez jakąś... Online, pusty wybieg, po prostu nie wiem, tam na jednej modelce. A to gdzieś zdjęcia na ulicy. A to na przykład to jakemu zrobił super, akurat nie pokaz, tylko zrobił sesję na Zoomie. To już sesja na Zoomie, brała w niej udział Bella Hadid I co się wydarzyło potem. Ta sesja na Zoomie oczywiście była niedoskonała pod względem na przykład też jakości przesyłanych danych, czyli zdjęć i filmów. Taka była rozpikselowana. No i co? I nagle po prostu nam wrócił trend na niedoskonałe zdjęcia, na niedoskonałe filmy o takiej jakości VHS-u. Więc to też jest ciekawe. Jak nagle po prostu coś, co gdzieś wyszło z pewnej konieczności... Jak nam otworzyło jakieś nowe przestrzenie, albo jak chętnie wracamy do czegoś, co było kiedyś, do tych analogowych rzeczy. Ale myślisz, że my właśnie wyciągnęliśmy te lekcje z pandemii? Czy to jest trochę tak, jakby dla świata mody ten czas pandemiczny to był trochę taki czas eksperymentów, próby? Odzwierciedlenia tego, co potrzebuje społeczeństwo, czyli dobra, to teraz zrobimy się tacy bardziej normalni, znajdziemy jakieś miejsce w, tym, w tych naszych domach i, i sprawimy, że nadal będziemy atrakcyjni, pomimo że ludzie są w zupełnie teraz innym świecie i nie potrzebują tej wysokiej mody teoretycznie. I tam był, było widać ten chaos. Po czym nagle, tak jak powiedziałaś, skończyło się to i znowu wjechała celebracja i tiule. I to, że przed chwilą mówiliśmy o tym, że świat się kończy, i że w sumie to jest kryzys klimatyczny, i wszystko się musi zmienić, no to była chwilowa refleksja, chwilowy kryzys, a my znowu wracamy i robimy plastikowe sukienki ze sprayu. Hmm. Znaczy, na pewno to był eksperyment, i na, na pewno to była taka akcja-reakcja, po prostu coś takiego, co. No, <gryw> że na to nikt nie był gotowy. I myślę, że pewne rzeczy wróciły na stare tory, ale myślę też, że pewne nie wróciły i nie wrócą. Teraz się zastanawiam, co na pewno nie wróci na stare tory, bo tak tutaj mądrze próbuję powiedzieć, ale... Bronisz, bronisz bronię bronię Tak, bronię <laughs> branży, ale się zastanawiam, co jeszcze nie wróciło na stare tory. No na pewno sporo jeszcze więcej rzeczy się przyniosło do internetu. I jeszcze więcej, łącznie nawet nie wiem, z ofertą sklepów, że coraz większą jednak ofertę mamy w internecie, coraz większą. Też możliwości tutaj... przymierzania tego online. Też to kolejna rzecz, że myślę, że tutaj bardzo przyspieszyły takie historie, jak właśnie, czy rozszerzona rzeczywistość, czy wir wirtualna rzeczywistość, czy sztuczna inteligencja. To ostatnio po prostu tak. To już jest temat 2023, bardzo frapuje mnie. Tak, ale nawet tak, wirtualne przymierzalnie, no to gdzieś tam było na etapie prób. Teraz, już właściwie za moment, myślę, to będzie standardowe, co będzie bardzo wygodne, oszczędzi dużo czasu. Ja jestem jednak po tej stronie, że nic nie zastąpi, właśnie kontaktu dotykowego, wzrokowego. Jakby. Nie ma jeszcze takich narzędzi, może będą za jakiś czas, które pozwolą nam rzeczywiście to ubranie poczuć na sobie, dotknąć, zobaczyć, nie wiem, jakoś zmysłami je zanalizować objąć. Tak, tak, objąć, zmysłami je objąć. Ale rzeczywiście, no to jest to, na pewno to przyspieszyło. No, na pewno. No tutaj kolejne pytanie: jeśli będzie więcej takich przymierzalni online, jeśli jest więcej, nie wiem, sklepów online, znaczy tych nie sklepów, tylko asortymentu online i tak dalej, czy my się przypadkiem zupełnie tam nie przeniesiemy? Ale moim zdaniem nie, nie. No tych pytań. Jest bardzo dużo i tych niewiadomych jest bardzo dużo i na sam koniec zapytałabym ciebie o to, czy ty uważasz, że patrząc sobie przez tą naszą oś czasu, czy ta rola mody dla społeczeństwa rzeczywiście się zmieniła, czy po prostu stery w modzie ma ktoś inny? Hmm. Rola mody mniej więcej będzie zawsze podobna, bo... Y Póki co zawsze wychodzimy z domu w ubraniu. Więc nawet jeśli tą modą gardzimy, znaczy mówimy, że gardzimy, ona i tak w naszym życiu jest. Mm -hmm. Więc moda będzie w naszym życiu zawsze. Kto ma stery, to wiemy, że bywa różnie nie tylko w modzie. Raz ma ten, raz ma ktoś inny. Na pewno ciekawe w naszych czasach jest to, jak dużo jednak do powiedzenia mają odbiorcy, jak dużo też mogą na przykład ponaciskać. Albo wyrazić swoje zdanie, lepiej kulturalnie oczywiście, no ale różnie bywa. To jest bardzo ciekawe. I też w jaki sposób właśnie ta tutaj spersonifikowana przeze mnie boda w jaki sposób ona na nich patrzy i też ich słucha. Coraz uważniej mam wrażenie, bo ja myślę tak optymistycznie, może trochę idealistycznie, że. Mogą się ci odbiorcy z tym nadawcą spotkać w jakimś takim uścisku sympatii. Że to nie musi być zawsze tak, że ja tu dyktuję, a ty tutaj masz odbierać, albo ja odbieram, więc wymagam, a ty masz to robić. Tylko gdzieś może być jakiś taki złoty środek, gdzie się spotkają. No taką mam nadzieję też. Dlatego to robię, żeby też gdzieś tak się do tego przyczyniać. To ja życzę i nam, i tej modzie, która jest teraz osobnym bytem, żebyśmy sobie Razem tworzyli tą rzeczywistość i szli dalej przez historię. A o tym, co będzie za 100 lat, no pewnie się nie dowiemy, niemniej o przyszłości mody też z Tobą w przyszłości chętnie porozmawiam, bo tych otwartych pytań jest bardzo dużo i wiele się zmienia. Dzięki, Harald. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. I jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. W każdy pierwszy dzień miesiąca mam dla was solówkę pełną inspiracji i raz na jakiś czas pojawiają się też odcinki bonusowe w środy. Oprócz tego warto dodać, że podcast jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. A ja pojawiam się regularnie na Instagramie na koncie Karolina Sobańska. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście i słuchacie i do usłyszenia niebawem. Cześć!